Mówię, że posłałam już tę babę, już posłałam, posłałam. Ona bardzo dużo mówi o sytuacji w Polsce, o ważnych punktach sporu. Mówię, żeby ta baba była zainteresowana Słowem Bożym, to by chociaż mogła tej Krysi coś przekazać. Po tym feralnym głosowaniu 16 grudnia, to cytat, w gruncie rzeczy opozycji najwyraźniej chodzi o wzniecanie niepokojów społecznych. Koniec cytatu. No tak jest. Znaczy... Ale przypomnijmy, że dzień po tym feralnym głosowaniu prezydent spotkał się z przedstawicielami klubów opozycyjnych, później spotkał się także z szefem Prawa i Sprawiedliwości i z marszałkiem Władysławem Kuczyńskim. No tak, ale trzeba rozumieć, jak działa demokracja. Jeżeli uznajemy, że ta opinia Polaków jest kluczowa, tak, że to ona... Tu kontynuujemy pogaduszki, pogawędki, proszę Państwa, żeby jeszcze tutaj dostarczyć piwo, jakieś gazety kolorowe, powygłupiać się trochę, albo nawet i na poważnie, żeby porozmawiać, tym lepiej na poważnie, to może uda się podważyć jakieś poglądy, jakąś religię. No niestety, proszę Państwa, świadkowie Jehowy są i tacy, którzy są 40 lat w prawdzie, nie wiadomo jeszcze ile, i są bardzo silni w tej prawdzie, są bardzo mocni w tej prawdzie. Radio Tok FM, Eurokuncika, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. O napięciu mówił także arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, który jest zdania, że Kościół katolicki mógłby wystąpić w roli mediatora w trwającym w Polsce kryzysie parlamentarnym. Jest gotów w ten sposób służyć, gdyby strony zwróciły się z taką prośbą, mówił na naszej antenie zresztą arcybiskup Henryk Hozer. To byłby ważny głos w tej dyskusji, czy Kościół nie powinien zabierać głosu tego rodzaju sprawy. Jako mediator myślę, że tak. Znaczy, to byłaby wręcz idealna rola, bo rzeczywiście mediator taki prawdziwy nie przedstawia swojego zdania. Tak jest, on jest rzeczywiście wtedy jakby sługą, który ma służyć poszukiwaniu kompromisu i konsensusu. I to byłaby idealna rola dla Kościoła, tylko jest podstawowe pytanie, czy te strony sporu, no jedna, jestem przekonany, że tak, no, ale pytanie jest ta druga. Ludzie chcą sobie dobrze pożyć, chcą się dobrze czuć, ale wiecie Państwo, by się czuli jeszcze lepiej, gdyby w tę prawdę się wgryźli, a oni nie wgryźli się, tylko tak żyją sobie po łebkach i tak sobie, no myślą, że w Boże chrześcijańskim to lepiej, żeby to wszyscy byli doskonali. Ale tutaj była mowa na ten temat, że ludzie są niedoskonali, no bo są niedoskonali. I teraz ze strony braci też mogą być różne nieprzyjemności, ale człowiek, który ma dużo wiedzy psychologicznej, który ma dużą wiedzę biblijną, no to właśnie to jest ta wiedza psychologiczna. No to jest odporny na stres, na wstrząs. Tutaj nawet, proszę Państwa, te moje koleżanki na gruzińskiej 6 w szpitalu psychiatrycznym, dziennym szpitalu psychiatrycznym, no to, proszę Państwa, zachowują się jak świadkowie Jehowy. Są cierpliwe, są wytrwałe. To od niej zależy, czy te instytucje będą trwałe, bo to jak pokazał to ostatnio kryzys właśnie w Stanach Zjednoczonych. Nie zbijesz fantały. Sędziego do sądu najwyższego była Antoniego Skali, tak? Tam też zostały złamane... A de facto ostatecznie będzie decydowała, czy będziemy szanowali te instytucje, które sobie tworzymy, czy będziemy na siłę starali się przesłuchać jakieś prawo kolana. Zajrzyjmy na chwilę jeszcze do sali plenarnej. Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Platformy Obywatelskiej, mówiła tak. Dzisiaj jesteśmy znacznie bardziej zaprzyjaźnieni z Nowoczesną, niż to było jeszcze 2 tygodnie temu. Może to jest niespodziewany efekt trwającego protestu, zbliżenie między Platformą Obywatelską a Nowoczesną. No tutaj jakby miał być złośliwy, to bym stwierdził, że to zbliżenie to akurat jest widoczne od samego początku i właściwie jeszcze zanim powstała Nowoczesna, bo było mówione, że to jest nowa reinkarnacja Platformy. To jest zabawne, bo jakby wszyscy politolodzy, czy specjaliści od tego rynku politycznego, że tak powiem, twierdzą, że połączenie tych dwóch partii byłoby dla nich szkodliwe. Znaczy nie ma szans, że ten elektorat zostanie połączony, dlatego że główny elektorat Nowoczesny to są ci, którzy Platformą są zmęczeni, którzy wręcz nie są zadowoleni z tych rządów, które były przez ostatnie 8 lat, bo jakby nie były spełnione ich ambicje. Natomiast widać, że jest poszukiwanie jakiegoś sposobu, żeby rzeczywiście dodać te 20 lub 15, powiedzmy tyle, i mniej więcej tam mają w tych sondażach. No tylko moim zdaniem to się nie uda. Mówienie o zjednoczonej opozycji będzie wspaniałe aż do roku przed wyborami. Jak się naprawdę
nagle zacznie układanie list, to się okaże, że to nie może działać. W naszym studiu Radosław Żydok, Fundacja Republikańska. Za kilka minut wracamy do komentarza. Tymczasem zbliża się 11:30. Informacje dnia w skrócie. Orkan Barbara szaleje nad Polską. Strażacy interweniowali ponad 1200 razy i od tego zaczniemy. Powiemy też o najnowszych ustaleniach dziennika Bild w sprawie ubiegłotygodniowego zamachu w Berlinie, a także o rosyjskich służbach, które znalazły czarną skrzynkę rozbitego w niedzielę samolotu. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kodera, zapraszam. Ponad 1200 razy od wczorajszego wieczoru interweniowała straż pożarna. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie zachodniopomorskim, gdzie wyjeżdżali na sygnale ponad 300 razy. Trudna sytuacja panuje też w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim. Jak mówi rzecznik straży Paweł Frontczak, dotychczas dwie osoby... Każdy ludzie szukają, zagubieni. Które przechodzą nad Polską, dwie osoby zostały lekko ranne. Mogą wrócić do prawdy, ale to trzeba jeszcze głębszej analizy z kim innym, bo to nie powinno się myślowo wracać, czy atmosferycznie wracać do rzeczy, bo nie wchodzi się do tej samej rzeki, jeszcze raz, ale z kim innym i dokładnie. Tak. Także życzymy powodzenia. Według prognoz wiatr straci na sile dziś po południu lub wieczorem. W ciągu trzech świątecznych dni 18 osób zginęło, a 210 zostało rannych w 167 wypadkach drogowych. Policja podkreśla, że dokładnie taka sama liczba osób poniosła śmierć w wypadkach Bożego Narodzenia. Jak powiedział informacyjnej agencji radiowej Robert Opas, komendant głównej policji, w tym roku było jednak mniej wypadków, porównując z zeszłorocznymi świętami. Było też mniej rannych, wypadków było mniej o 10, a poszkodowanych o 35. Tegoroczne święto zatrzymano 545 nietrzeźwych kierujących, a w tym samym okresie w zeszłym roku aż 735. Niemiecki dziennik Bild podaje, że polski kierowca ciężarówki wykorzystanej do ubiegłotygodniowego zamachu w Berlinie w momencie ataku nie był w stanie walczyć z napastnikiem. Gazeta powołuje się na końcowe wyniki sekcji zwłok Polaka. Z dokumentu ma wynikać, że polski kierowca został ciężko ranny już przed zamachem. Jak czytamy, został postrzelony w głowę pomiędzy godziną 16:30 a 17:30, czyli 3 godziny przed tym, jak ciężarówka wjechała w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym. Sekcja zwłok wykazała, że Polak żył jeszcze w momencie zamachu, ale zdaniem specjalistów nie był w stanie świadomie działać. Oznaczałoby to, że nie mógł próbować powstrzymać zamachowca. To właśnie Bild podawał w ubiegłym tygodniu, że polski kierowca prawdopodobnie walczył z napastnikiem, gdy ten próbował wjechać w tłum. Gazeta powoływała się wówczas na anonimowego przedstawiciela niemieckiej policji i wstępne wyniki sekcji zwłok. Tymczasem w internecie trwa zbieranie podpisów pod petycją do prezydenta Niemiec w sprawie przyznania Polakowi Federalnego Krzyża Zasługi. Podpisało się pod nią ponad 37 tysięcy osób. Rosyjskie służby poszukiwawcze znalazły czarną skrzynkę samolotu, który w niedzielę rozbił się nad Morzem Czarnym. Trwają prace nad wydobyciem rejestratora z morza. Analiza zawartych w nim informacji może pomóc w ustaleniu przyczyn katastrofy. Na miejscu upadku samolotu płetwonurkowie również znaleźli kolejne ciała ofiar katastrofy. Wiadomo, co ten człowiek chce tu osiągnąć. Gazeta Komersant, powołując się na własne źródła, pisze, że w sprawie upadku samolotu do morza pojawiła się główna wersja. Co ten człowiek tu chce osiągnąć? Załoga w trakcie startu próbowała ponoć zbyt szybko wznieść samolot w powietrze. W efekcie maszyna straciła prędkość i zamiast odlatywać zaczęła spadać do morza. Ta wersja katastrofy opiera się na zeznaniach jedynego świadka tragedii. To pracownik Straży Granicznej, który ciało kierownicze to nie jest jakiś papież czy jakaś grupa ludzi, tylko to jest, wiadomo, że to jest święty Duch Boży, a że prawda świeci coraz jaśniej do białego dnia, no to właściwie to nie ma takiej jakiejś jednej wyznaczni, jak on sobie mówi, myśli. Prognoza pogody.
Przecież światło coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. I tutaj trzeba na tyle pokory, na tyle skromności, żeby się umieć dostosować do tej prawdy. Przecież skoro mówimy sami, ludzie są niedoskonali, no to mają czasem złe myślenie. No i jeżeli coraz lepiej myślimy, jeżeli coraz... To dobrze. Ciało kierownicze ma to do siebie, że na przykład tutaj mamy na Zakopiańskiej 30 badaczy Pisma Świętego. No to przecież badacze Pisma Świętego mają jeszcze krzyż na pulpicie. I w inne jeszcze rzeczy mogą wierzyć, takie stare rzeczy, w które kiedyś badacze Pisma Świętego, jako byli świadkowie Jehowy, wierzyli. Ale tu chodzi o to, że to światło świeci coraz jaśniej, coraz bardziej to światło świeci. I nie wiem, po co to jakieś takie nastawienie mieć negatywne, żeby wszystko podważać. Państwo popatrzą na te oczy tego faceta, na te takie jakieś... Po co w ogóle to się zajmować takimi sprawami, jeżeli to jego nie interesuje? Jeżeli to jego nie interesuje, no to niech on się nie zajmuje tymi sprawami. Którzy właściwie nie wiadomo dlaczego protestują zupełnie przy innej okazji, tak? Znaczy, ten przekaz był bardzo niejasny, on był niepowiązany z tym, co się działo bezpośrednio, dlatego że... Czy Jezus ten był żonaty, czy Jezus nie był żonaty? A czy to jest takie ważne? Szedł w ogóle na dalszy plan. Skoro nawet księża katolicy doszli do tego, że ksiądz nie powinien mieć żony, no tu złośliwie i prawdziwie komentarze były takie, że chodziło o majątek, żeby ten majątek nie szedł na rodziny księży, tylko szedł na sam kościół. Ktoś to chytrze pomyśli. Pana zdaniem odbędzie się w której sali? Nie, no myślę, że już na sali plenarnej. To jest pytanie, czy ci posłowie, którzy teraz tam siedzą, dotrwają. Być może to jest dla nich jedyna nadzieja, ja dlatego też trochę liczę, że to będzie taki gest dobrej woli marszałka Kuchcińskiego, że właśnie zostanie to posiedzenie zwołane normalnie w sali plenarnej, żeby zarówno ci posłowie opozycji mogli ogłosić swój sukces, żeby dotrwali, co on chce od tego ciała kierowniczego? Przecież człowiek nie musi się z pewnymi rzeczami zgadzać. Tam to z tego ciała kierowniczego wynika, są to wspaniałe rzeczy. Logiczne, mądre. Z czym tu się nie zgadza? Jak zostają, to też właściwie nie wiadomo, co oni tam właściwie chcą osiągnąć, co oni tam robią. Ich przekaz jest zupełnie niezrozumiały. I cały czas mówili, bo on mówi, że obchodzili Boże Narodzenie. No to, że jak obchodzili Boże Narodzenie, to robili źle, że obchodzili Boże Narodzenie. On nie może zrozumieć, że światło coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Państwo zobaczą, że nawet ta nasza laleczka jest coraz jaśniejsza. Dlaczego? Bo jest oświetlana coraz to jaśniejszym światłem. Mieliśmy przykłady w poprzednich latach powracającej lewicy, dostajemy różnego typu sytuacje. Ja uważam, że jednak takie gesty pokazujące są szkodliwe w dłuższym terminie. I tutaj PiS-owi i tej opozycji jednak lepiej by wyszło, jakby się... Świadkowie Jehowy nawet papierosy palili, bo ja tutaj mówię o tych byłych świadkach Jehowy, o badaczach Pisma Świętego na Zakopiańskiej 30, że mają krzyż. No, nawet się nie zrobili postępu, się nie odrodzili. Co to się dziwić? Ludzie są jacyś tacy, że to w Polsce, gdzie wszystkiemu dziwią. I tu zarzuci na prostu oddolne, żeby zorganizować demonstrację. To będzie próba sił na ulicy? Myślę, że nie. Myślę, że to będzie spokojne. Natomiast rzeczywiście akurat to, że jest to oddolne, to czuć. Znaczy, ja widzę to po moich znajomych, osobach, które są zdecydowanie zadeklarowane po stronie PiS-u, że nie podoba im się to, że jakby opozycja stosuje kryterium ulicy, kiedy właściwie ich prawie nie popiera. Tak? Te pierwsze marsze kody to jeszcze były jakieś tam sukcesy liczebnościowe, natomiast ostatnio, jak dochodziły do 3000, to już było coś, a jakby się zorganizowały siły te powiedzmy propisowskie. Zepsuło, Radio Maria zepsuło. Kilkudziesięciu
5 tysiącach bez większego problemu. I jest taki rzeczywiście gniew, że przecież nas jest więcej. Jest takie wewnętrzne poczucie wśród ludzi, że to jest jakieś oszustwo, że te media przesadzają z tym mówieniem o licznych popierających KOD czy Platformę Nowoczesną. I tu myślę, że rzeczywiście to by mogło wypalić, natomiast myślę, że to będzie spokojne mimo wszystko. To jest bardziej kwestia próby sił, tak? Pokazania, ilu nas jest, takiego policzenia się. No, trochę szkoda, że przewodniczący Solidarności Piotr Duda już mówił właśnie w sposób troszeczkę bardziej agresywny, bo mógł to jednak, no, nawet powinien jako jednak człowiek ze związku zawodowego czy organizacji trochę bardziej horyzontalny niż partia polityczna. Powinien takie emocje trochę studzić, natomiast no niewątpliwie to jest gniew, to jest objaw gniewu, bo ci ludzie wszyscy jakby głosowali na PiS, są przekonani, że rządzi ich partia, która została wybrana demokratycznie zdobyła samodzielną większość i powinna mieć spokojne 4 lata rządów, a ktoś cały czas próbuje te rządy blokować. I no nie dziwię się tym ludziom, że się... Muzyka w Radiu Maria jest fatalna. No, ale dobrze by było to rozładować poprzez taką po prostu... pokazanie, że nas jest więcej, żeby nie było jakichś starć, tak, w przyszłości. Znaczy, opozycja moim zdaniem rozgrywa to źle, bo za wcześnie próbuje właśnie jakby rzucać PiS-owi kłody pod nogi. Jakby jeszcze zbyt świeża jest ta pamięć, to są te metody, tak, z którymi też jednak bardzo wiele osób wiąże dzisiaj Nowoczesną, bo jest wiele osób z tych wspólnych danych środowisk. Ludzie po prostu pamiętają, że to zaraz przecież jeszcze rok temu kończyły się 8-letnie rządy Platformy. Narodzenia. On tutaj sugerował, że Świadkowie Jehowy kiedyś obchodzili Boże Narodzenie. No i też to całkiem o co innego chodzi, że skoro prawda świeci coraz bardziej do białego dnia, coraz jaśniejsza jest ta prawda, to ludzie żyli w ciemności, żyli w grzechu. To jeżeli ty żyłeś w ciemności, jeżeli ty żyłeś w grzechu, to chyba bardzo dobrze jest, że z tego wyszedłeś. A więc po co to udowadniać, że badacze Pisma Świętego jako Świadkowie Jehowy kiedyś obchodzili Boże Narodzenie. Co to za argument? Żaden. Odwrotnie. Gdzie już to niekoniecznie będzie przyciągało tabloidy, niekoniecznie będzie wywoływało wielkie skandale i jedynki w dziennikach, czy to telewizyjnych, czy prasowych. No, to jest też wyzwanie, jakby test dojrzałości. Bożego Narodzenia jako takiego nie było, ale pewne aspekty były. Bardzo dużo weszło do dzisiejszego Bożego Narodzenia aspektów pogańskich, tematów pogańskich. Nigdy nie było takiego jak teraz. Za każdym razem to Boże Narodzenie inaczej się przeżywa i jest inne, ale pod względem pogańskim. No, ciekawy facet, po prostu nie myśli. Nie myśli. Natomiast ja mimo wszystko bym bardziej zwracał uwagę na opozycję, dlatego że to od jej stylu działania też bardzo zależy styl rządzenia. Znaczy ten styl konfrontacyjny PiS przyjął, dlatego że zobaczył bardzo szybko, kiedy właściwie jeszcze nie zaczął tych poważnych reform, to już został ten opór bardzo silny napotkany. Tak? Już w 2015 pod koniec była mowa o tym, że upadła w Polsce, skończyła się w Polsce demokracja. To widząc to PiS podszedł do tego dość racjonalnie, tak? Skoro od początku mamy takich przeciwników, to my się nie mamy właściwie przed czym wstrzymywać i na co czekać. Wróćmy jeszcze do słów prezydenta, które wspomnianym przez pana. No Jezus, to nie jest Jehowa. Polityka mówił m.in. o Trybunale Konstytucyjnym. Stwierdził, że chciałby bardziej dynamicznego Trybunału. Jeśli chodzi o tę instytucję, po tym jak został wybrany nowy prezes, jak prezesem została sędzia Julia Przyłębska. Sprawa jest już... No Polsce jesteśmy, no i tak. Mam taką nadzieję, bo już widziałem też takie głosy, że będziemy mieli dwóch władzy w Trybunale i bardzo bym się tego obawiał. Mam nadzieję, że mimo wszystko jednak wraz z odejściem prezesa Rzeplińskiego się ta sytuacja trochę uspokoi. Przede wszystkim, że przestanie być Trybunał tak bardzo zaangażowany politycznie. Już zaznaczę, że którzy byli kiedyś świadkami Jehowy odeszli. Takie jakieś takie negatywy na samym początku. Bo on przebiega co my tu będziemy?
technologiczne jest naprawdę. Ale to jest moja nadzieja tylko i wyłącznie, dlatego że... No, nawet niepodobny do profesora Wołosiuka. Pewien konsensus, jakby wszedł na ścieżki do tej pory nieprzetarte i jak mogę sobie wyobrazić, że na przykład przez najbliższe 3 lata będę spokój, także kartki urodzinowej nikt nikomu nie będzie wysyłał, bo świadkowie jego nie obchodzą. Czy to nie może dziecko tego zrozumieć? Może, ale dorosły nie może, bo on już jest zepsuty, w sobie zasklepiony i on nie może zrozumieć, dlaczego ktoś urodzinowej kartki nie może, bo urodziny są pogańskie. Żona Heroda na swoje urodziny zażyczyła na misie głowę Jana Chrzciciela. Myślę, że tak, bardzo gorąco. Boi się facet strażnicy. Jak ktoś wody święconej się boi, no to trudno. Bardzo dziękuję uprzejmie. A już teraz skupimy się na pytaniu, ile waży. Ale jaki nudny facet, Boże, jaki nudny facet. Daj spokój, jaki nudny facet. Mamy świat, który widzimy. Naukowcy szukają odpowiedzi na te pytania, badając także neutrina. Bardzo szybkie, wszędobylskie cząstki. A wymyślił je Wolfgang Pauli, bo były mu potrzebne do teorii. W latach 30. ubiegłego wieku. Następnie Niko Fermi opisał matematycznie zjawiska, w których neutrina powstają. W 1954 roku zostało odkryte przez amerykańskich naukowców w reaktorze jądrowym. Neutrina mają 80 lat i wciąż kryją wiele tajemnic. Dlaczego? Tylko żeby nie robić różnicy, że ten bardziej święty, ten mniej święty. Jednakowe, ale i tak każdy człowiek jest inny. I tak każdy dzień jest inny. I tak, naturalnie. Anna Zalipska i dr Paweł Przewłocki z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Tu można jeszcze dodać do tego, co pani powiedziała, że Wolfgang Pauli... Kolejny jakiś niedowódki wiary. Ponieważ myślę, że nigdy nie będziemy w stanie tej cząstki zaobserwować. Nie miał do końca racji, bo 20 lat później ją zaobserwowaliśmy. Ma takie ma oczy jakieś takie diabelskie, nawet nie wiem, co on wierzy, nie wiem, czy... No teraz już wiemy, że neutrina mają masę, bardzo małą masę, ale jednak mają. Od lat 90. zostało to zresztą uwzględnione w nagrodach Nagle. Tak, ale cały problem z neutrinami polega na tym, że one bardzo no słabo... No to późno, jak 16 lat już matka mogła być pijacką, mogły być dobre awantury, dziecko w stresie, wychowane. No to co, kurczaczek ma 20 lat. To bardzo dużo zer. Ale właśnie nic nam nie robią, nie robią nam żadnej krzywdy, właśnie dlatego, że nie oddziałują ani w sposób tak zwany elektromagnetyczny, czyli... Nic nie musi, może zostać pielęgniarką. Może się poświęcić 30 godzin miesięcznie, 60 godzin miesięcznie, 90, ale jak chce. Słabym, czyli właśnie bardzo, bardzo rzadko jakiekolwiek oddziaływania mogą nastąpić i przez to są bardzo trudne do uchwycenia. No bardzo rzadko obserwujemy jakiekolwiek ślady ich bytności. Reklamy, są takie eksperymenty, w których próbuje się łapać neutrina. Te eksperymenty to jakieś niebotyczne ilości wody. Jeden z nich to 50 tysięcy ton wody i to blisko, jak policzyłam, 840 samochodów typu Maluch. Dlaczego to tak szybkich, tak nic nie ważących? Państwo zobaczą, ludziom brakuje wiedzy psychologicznej, że wiedzy biblijnej to jest podstawa. To jest podstawa. Ale ja bym na przykład taki proton w samym ołowiu oddziałuje po przejściu około kilku centymetrów. To takie neutrina, które lecą na przykład ze Słońca, to musielibyśmy postawić blok długości około lat świetlnych, żeby zaobserwować jakieś oddziaływanie takiego neutrina. To cząstki, których jest bardzo dużo, które pochodzą na przykład ze Słońca albo z kosmosu, albo z atmosfery. Natomiast oddziałują bardzo rzadko, dlatego potrzebujemy czegoś bardzo masywnego, dużego, w którym te neutrina miałyby szansę zostawić ślad. I one jak zostawiają ślad, to one na przykład w takim detektorze wodnym, jak pani powiedziała, w tym dużym super kamiokande w Japonii, to one produkują inne cząstki i te cząstki zostawiają błyski świetlne i wtedy te neutrina widzimy właściwie rezultat takiego oddziaływania. Poznajemy je po śladach. Tak. A proszę powiedzieć, jak one wpadają do tego ogromnego zbiornika wodnego, to z czym one tam reagują, że te błyski się pojawiają? Woda składa się z tlenu i wodoru, prawda? Więc oddziaływują z protonami i neutronami w jądrach tej wody. Oczywiście te oddziaływania są strasznie rzadkie, bo właśnie tak jak Joanna powiedziała, szansa na oddziaływanie jest minimalna, ale mamy dużo neutrin. Ten detektor jest olbrzymi właśnie po to, żeby jak najwięcej tych jąder tam było. I takie oddziaływanie powoduje wyprodukowanie
innych cząstek. Najczęściej są to elektrony na przykład, wszystkim znane, ale także cięższy bracia elektronów, czyli miony i tony. I te cząstki, ponieważ są naładowane, to one w tej wodzie, mając odpowiednią energię oczywiście, powodują właśnie emisję błysków światła. I teraz my mamy dookoła tego wielkiego zbiornika zamontowane tysiące czujników właśnie światła, które rejestrują te błyski. I po różnych własnościach tych błysków możemy zanalizować te sygnały i powiedzieć coś o tych cząstkach, które się wyprodukowały i pośrednio w ten sposób powiedzieć coś o tym neutrinie, które przyleciało, a które samo w sobie jest niewidzialne, ono nie zostawia żadnego śladu w detektorze. Możemy je obserwować tylko właśnie obserwując produkty zderzeń neutrin z jądrami tych atomów w wodzie. W Japonii łapie się te neutrina, które przychodzą do nas ze Słońca, z atmosfery. Tam się łapie różne neutriny. Największe odkrycie, które było w Superkaliokande, to było oscylacje neutrin mierzone w neutrinach atmosferycznych. W wyniku oddziaływań promieni kosmicznych z atmosferą produkowane są neutrina. I te neutrina później właśnie oddziałują w tym detektorze Superkaliokande. Natomiast w tej chwili ten detektor odpływa inne uczniów związki. Czyli sztucznie wytworzone. Sztucznie wytworzone. My bierzemy udział w takim eksperymencie nazywanym T2K. Ta nazwa pochodzi od jednego miejsca, w którym produkujemy neutrina, czyli Tokaj, a łapiemy neutrina w kamiotce, czyli Tokaj to kamiotka w skrócie. I wcale nie chodzi o Tokaj węgierski. Nie chodzi o Tokaj węgierski, chodzi o Tokaj japoński, który jest na wschodnim wybrzeżu Japonii i te dwa miejsca dzieli 300 km. Właśnie... A urządzenie, które produkuje, przypomina trochę urządzenie w CERN-ie pod Genewą, taki przyspieszacz, prawda? Tak, pewnie wszystkim słuchaczom znany jest wielki zero szkadronów właśnie z Genewy. To jest bardzo podobna rzecz i te neutrina tworzą wiązkę. Jesteśmy w stanie jeszcze zanim te neutrina się tworzą, jakoś tam zapanować nad tym strumieniem tych różnych cząstek, tak żeby te neutrina, które później powstaną, leciały w jednym kierunku i puszczamy je przez ziemię. Nie musimy budować żadnego tunelu ani niczego takiego. Przechodzą jak po maśle. Przeżyją, przez masło przechodzą, przez ziemię. Tylko trzeba wycelować w ten detektor, który jest 300 km dalej, kosztujący... Tak, jest właśnie, takie strzelające działo, jakby. To nie jest aż takie... Trzeba uwzględnić to zakrzywienie Ziemi, tak? Musimy strzelać trochę poniżej poziomu Ziemi, żeby ta wiązka później wyszła na powierzchnię Ziemi, tam gdzie jest ten detektor 300 km dalej, z powodu zakrzywienia Ziemi. Także w Europie są podobne eksperymenty, jak ten w Japonii. Z CERN-u do Gran Sasso także wypuszczano wiązkę. Odległość była chyba dwukrotnie większa, 700 kilkadziesiąt kilometrów. I znany eksperyment OPERA przeniósł informację, że neutrina poruszają się z prędkością większą niż prędkość światła. To było wstrząsające odkrycie wielu wątpiących, ale byli też tacy, którzy w to uwierzyli. No oni się chyba zbyt pospieszyli po prostu z publikacją wyników. Nie sprawdzili wszystkiego i okazało się, że tam były połączenia kablowe, opóźnienia, których nie wzięli pod uwagę. No. To już to się zdarza. Taka jest w sumie natura nauki. Znaczy z drugiej strony to jest dobrze, że w ten sposób pokazują swoje wyniki, bo trzeba się liczyć z tym, że w nauce nie wszystko to, co jest pokazywane, od razu musi się okazać prawdziwe i potwierdzone przez inny eksperyment. Nauka to jest trochę też taka metoda prób i błędów. Czyli słońce, atmosfera, także wnętrze Ziemi, procesy zachodzące we wnętrzu mogą być producentem, czy wywołują powstanie neutrin. Także produkuje się je sztucznie w reaktorach. Wspomnieliśmy już o akceleratorach, przyspieszaczach. Teraz i Japonia, i Stany Zjednoczone, bo one się najbardziej liczą w tym wyścigu do złapania neutrin i opisania tych cząstek od A do Z. Planują wielkie eksperymenty, jeszcze większe niż dotychczas. To znaczy, że te, które są, już niczego nie przyniosą. I trzeba budować jeszcze większe projekty amerykańskie i japońskie. Ciągle przynoszą te eksperymenty, które istnieją, nowe rzeczy, nowe informacje, ale no tak nauka jest, że nowe odpowiedzi na stare pytania generują nowe pytania. Nie spróbujemy odpowiedzieć na pytania, czym się te neutrina charakteryzują. Wytłumaczyć, dlaczego tak się zachowują, zobaczyć, jak się zachowują, jakie mają parametry, ile ich jest i jak oddziałują, jak oscylują. Oscylują, czyli przechodzą jedno w drugie. Bo my zapomnieli powiedzieć o jednej rzeczy, że tych neutrin mamy kilka rodzajów i one mogą się przemieniać z jednej w drugie. To jest też taka jedna właśnie z obserwacji, które zostały potwierdzone w ostatnich dziesięcioleciach. Nawet wywołują kryzys. Jest takie określenie neutrinowy kryzys słoneczny, bo w przypadku tych neutrin słonecznych jest tak, że one się inaczej... Cała historia właśnie badania tak zwanych oscylacji neutrin zaczęła się od tego, że już w latach 60. obserwowaliśmy neutrina ze Słońca.
to wyglądało na to, że po prostu tych neutrin jest za mało. Mieliśmy jakiś model Słońca, jak reakcje jądrowe się odbywają i przewidywania tego modelu się zupełnie nie zgadzały z tym, co obserwowaliśmy na Ziemi. No i te eksperymenty, które były w latach 60. i 70. obserwowały głównie neutrina elektronowe, bez tego obserwowali ich mniej, ponieważ część z tego strumienia tych neutrin nam uciekała w inne typy neutrin. Ale dopiero trzeba było eksperymentu Superkamikanta, właśnie tego japońskiego, który nadal działa i też jesteśmy zaangażowani poprzez właśnie ten projekt Tebaka, żeby ostatecznie udowodnić, że mamy do czynienia z oscylacjami, bo jak sama nazwa wskazuje, ta zamiana ma charakter okresowy. Te neutrina się pojawiają i znikają w zależności od drogi, którą przelatują. I jaką wiedzę przynosi nam na przykład taki eksperyment, który pokazuje te oscylacje, te różnice? Co nam neutrina mówią o wszechświecie, o jego budowie, o jego masie, o jego wielkości, o tym, jak długo będzie jeszcze trwał? No mamy tą zagadkę na przykład, że nasz wszechświat jest zbudowany z materii. Znaczy widzimy. Widzimy materię. Natomiast nie widzimy praktycznie żadnych tam galaktyk i gwiazd zbudowanych z antymaterii. No więc jedną z tych zagadek mogłoby trochę rozwiązać, jeśli zmierzyłoby się łamanie symetrii CP w sektorze neutrinowym. Coś na ten temat można by powiedzieć na temat tej teorii, tej nierównowagi materii nad antymaterią. Dlatego, że to, co my byśmy tu badali, to mówimy w tej chwili o tych przyszłościowych eksperymentach, to byłoby porównanie właśnie zachowania cząstek i antycząstek, czyli neutryn i antyneutryn. I ewentualne różnice w tym, jak oscylują neutryna i antyneutryna, to jak przechodzą jedna z drugiej. Tak. Neutryna i jak przechodzą jedna z drugiej antyneutryna. Ewentualne różnice, które byśmy zauważyli, mogą nam pomóc wyjaśnić to, że we wczesnych etapach rozwoju wszechświata właśnie takie procesy zachodziły, które faworyzowały materię nad antymaterią i wobec tego obudziliśmy się w naszym świecie, w którym mamy dużo więcej materii niż antymaterii. Możemy też powiedzieć, że neutrina są takimi posłańcami z dalekich obszarów wszechświata. No w końcu powstają także w wyniku wielkiego wybuchu. Tak, oczywiście, że tak, ale ponieważ nie mają ładunku i bardzo słabo oddziaływują z czymkolwiek, przenoszą nam taką niezaburzoną informację. I jest taki detektor, który się nazywa Ice Cube, na biegunie południowym. To jest naturalny lód, w którym włożone są czujniki światła. I on jest na tyle duży, że możemy obserwować bardzo wysokie energetyczne neutrina. I właśnie ten detektor przez ostatnie parę lat zaobserwował kilkadziesiąt neutrin, które pochodzą z dalekich obszarów kosmosu, tak zwanych aktywnych centrów galaktyk. Najprawdopodobniej to są czarne dziury i ponieważ obserwujemy tam bardzo wysokie energetyczne zjawiska, jakieś strumienie, cząstek i tak dalej, że także neutrina są produkowane w tych obiektach, ale oczywiście dalsze studia są potrzebne, żeby coś powiedzieć o ich źródłach. To jest też początek astronomii neutrinowej. Teraz będziemy w stanie obserwować też neutrina. Im więcej się uczymy, tym więcej mamy pytań. Tak. Po prostu odpowiedź rodzi kolejne pytanie. Natomiast patrząc po ostatnich latach, myśmy się tak dużo o tych neutrinach dowiedzieli. Kolejnym etapem jest szukanie tej łamania CP, jak również na przykład powiedzenie, ile to neutrino rzeczywiście waży. I to byłby taki przełom w historii poznawania neutrin. Taki kamień milowy. No myślę, że Nobel byłby za to. Też tak myślę, bo neutrina pomogłyby być może zważyć wszechświat. Gośćmi audycji Czas na naukę byli dr Joanna Zalipska i dr Paweł Przewłocki z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, uczestnicy eksperymentów neutrinowych w Japonii. Za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje dnia. Dorota Truszczak, do usłyszenia. Pamiętaj, tylko do końca roku w Saturnie tysiące produktów z technologicznym rabatem aż do 15%. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje to pasywnie. Ale to tabletki na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepasivin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg wody wspiera odchudzanie poprzez wzmocnienie rozpadu ślinów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. No, to rozumiem! To się nazywa impreza! Ty też! Wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartphone Huawei za jedyne 289 zł. Dzieciaki,
Trafisz do kreatywnej inwestycji, wybierz obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych i zbuduj swój kapitał z giełdą papierów wartościowych. Wartość nominalna jednej obligacji 100 zł. Oprocentowanie zmienne oparte na stawce referencyjnej LIBOR 6M oraz marży. Zbuduj swój kapitał z GTW, zawity od 2 do 12 stycznia 2017 roku. www.gtw.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o publicznej ofercie obligacji giełdy papierów wartościowych w Warszawie S.A. w Polsce jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2016 roku wraz ze wszystkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej spółki www.gtw.pl. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na produkty LDV, małe i duże AGD oraz sprzęt komputerowy otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22,70 zł za miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można już wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymamy. To był komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest wtorek, 27 grudnia. Informacje dnia. Połamane drzewa, zerwane dachy i brak prądu to skutki orkanu Barbara, które usuwają strażacy i służby energetyczne. Więcej w relacji naszej reporterki. Rząd chce utworzyć centralną bazę rachunków. Dzięki niej fiskus ma skuteczniej wykrywać oszustwa podatkowe. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zmienia nazwę i formułę działania. Zostanie przekształcona w Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Działamy dwutorowo. Z jednej strony otwieramy biura handlowe na rynkach skarbowych i jednocześnie tam, gdzie najczęściej nie było tak zwanych wydziałów promocji handlu i inwestycji. Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Barbara straszy w całej Polsce orkan, który od kilkunastu godzin przechodzi nad naszym krajem, łamie drzewa, zrywa dachy i linie energetyczne. Zatrzymuje też pociągi. Są pierwsi poszkodowani. Sytuację na bieżąco monitoruje reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasąszyk. Ze zeniku wichury, która od wczoraj przechodzi nad Polską, dwie osoby zostały poszkodowane, gdy na samochód, którym podróżowały, przewróciło się drzewo. Do wypadku doszło niedaleko miejscowości Czerwonak w województwie wielkopolskim. W sumie strażacy w całym kraju wyjeżdżali na sygnale prawie 1500 razy. Najwięcej pracy mieli w województwie zachodniopomorskim. Tam interweniowali ponad 300 razy. Trudna sytuacja panuje też w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim. Wichura uszkodziła tam dachy domów, a złamane konary drzew blokowały drogi i tory kolejowe. Wiatr uszkodził też linie energetyczne. Rano według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa prądu pozbawionych było około 97 tysięcy gospodarstw. Przyczyną są zerwane linie energetyczne, a także uszkodzone stacje transformatorowe. Paweł Majcher z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zapewnia, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Największy problem jest w mazowieckim, gdzie bez prądu pozostaje 33 tysiące odbiorców. Bardzo dużo osób, oddaje się 2 tysiące. Bez prądu pozostaje w województwie pomorskim oraz ponad 16 tysięcy zachodniopomorskim. Trudna sytuacja jest również w województwie podlaskim, gdzie bez prądu jest 9 tysięcy odbiorców i w województwie wielkopolskim 8 tysięcy odbiorców. Awarie te są na bieżąco usuwane, więc spodziewamy się, że ta liczba będzie z godziny na godzinę maleć, zwłaszcza, że po południu siła wiatru będzie słabnąć. Na Bałtyku sztormy, wiatr najsilniej wieje w pasie od Słupska przez Wejherowo po Kartuzy. W portach obowiązuje pogotowie przeciwsztormowe, nie kursują promy z Gdyni do Szwecji. W górach synoptycy ostrzegają przed silnymi opadami śniegu. Prognozy dotyczą głównie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Pokrywa śnieżna może się tam miejscami zwiększyć do nawet 15 cm. W wyższych partiach gór śniegu będzie jeszcze więcej. Taka sytuacja w połączeniu z ostrzeżeniem przed silnym wiatrem oznacza, że w Beskidach panują bardzo złe warunki turystyczne. GOPR stanowczo odradza wychodzenie w góry. Na szlakach mogą tworzyć się wysokie zaspy. Na najważniejszym szczycie Beskidów w Babiej Górze ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
a w Polskim Radiu 24 tuż po godzinie 12.15 więcej na temat aktualnej sytuacji pogodowej w Polsce i szkód, jakie od wczoraj wyrządził orkan Barbara, opowiedzą rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak i Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zaproszenie dla Państwa, wcześniej bilans strat po wichurach. To wszystko w relacji naszej reporterki Ewy Wasążyk. Rząd chce stworzyć centralną bazę rachunków. Dzięki niej fiskus ma łatwiej wykrywać oszustwa podatkowe. Projektowi ustawy przyjrzał się Karol Tokarczyk. Obecnie przestępcy są w stanie ukrywać nieopodatkowane dochody na różnych rachunkach, nie tylko w bankach. Centralny rejestr miałby więc objąć m.in. właśnie rachunki w bankach, skokach, rachunki papierów wartościowych, umowy, ubezpieczenia z elementami inwestycyjnymi, czy portfele online, na których gromadzone są jednostki walut wirtualnych. Wśród celów nowej regulacji jest usprawnienie działań kontroli skarbowej czy celnej, ale także większa kontrola administracji nad pozyskiwanymi informacjami. Przepisy mają też ułatwić lokalizację składników majątku oraz analizę zgromadzonych danych w celu typowania rachunków, które mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Tuż przed świętami minister finansów i rozwoju skierował projekt do konsultacji społecznych. Trafił on do 39 podmiotów, m.in. ministerstw, organizacji pozarządowych czy instytucji takich jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przedstawiciele Biura Inspektora informują, że obecnie analizują projekt. Od 2017 roku Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zmienia nazwę i formułę działania. Zostanie przekształcona w Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Zmiany zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego. Nowa instytucja obok obsługi inwestycji zagranicznych i ściągania inwestorów do Polski będzie się zajmowała również wspieraniem ekspansji polskich firm za granicą. Plany te wpisują się w nową politykę wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych, co ogłoszono na początku września tego roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Prezes agencji Tomasz Pisula powiedział, że w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy agencja założyła 5 biur zagranicznych i zreorganizowała działanie 6, wcześniej już działającego. Docelowo ma ich powstać 60. To są zupełnie nowe jednostki. Mówimy na nie trade office albo biura handlowe. Są to przedstawicielstwa państw za granicą i zadaniem jest pomóc polskim eksporterom wyjść na rynki zagraniczne, znaleźć tam swoją niszę. Nasi pracownicy na miejscu mają za zadanie pomóc firmom w rejestracji, w przejściu przez wszystkie formalności, a następnie pilotować ich projekty, wspomagać w tym, co robią. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych założyła już takie biura m.in. w Wietnamie, Singapurze czy w San Francisco. Tomasz Pisula dodał, że mniej więcej tydzień po ich utworzeniu agencja zaczęła dostawać pytania od przedsiębiorców dotyczące możliwości wejścia na rynki, na których uruchomiono polskie przedstawicielstwa. Działamy dwutorowo. Z jednej strony otwieramy biura handlowe na rynkach wschodzących, tam gdzie jest bardzo słaba reprezentacja dyplomatyczna też, i jednocześnie tam, gdzie najczęściej nie było tak zwanych wydziałów promocji handlu i inwestycji, takiego tworu, który już dożył kresu swoich dni. Te biura teraz mają zostać w 3 lata w całości zlikwidowane. Są to biura, które w dużej mierze zrealizowały już cele, które miały zrealizować. Obecnie roczny budżet agencji to kilkanaście milionów złotych. W przyszłym roku ma ona dysponować kwotą rzędu 40-45 milionów złotych, a w ciągu 3 lat ten budżet ma wzrosnąć do 200 milionów złotych. Policja w Berlinie zatrzymała 7 mężczyzn podejrzanych o próbę podpalenia bezdomnego. 6 z nich zgłosiło się na policję, 1 został ujęty przez funkcjonariuszy. W noc wigilijną grupa młodych mężczyzn oblała łatwopalnym płynem i podpaliła 37-letniego bezdomnego, śpiącego na ławce na stacji metra Schillerstrasse. Ogień szybko ugasili przechodnie i maszynista pociągu, który zatrzymał się na stacji. Bezdomny nie odniósł żadnych obrażeń. Sprawca ataku, według dziennika Bild, Syryjczycy i Libijczyk w wieku od 15 do 21 lat wsiedli do pociągu metra, gdzie zarejestrowała ich kamera monitoringu. Policja upubliczniła nagranie w internecie. Zdaniem funkcjonariuszy to w związku z publikacją mężczyźni sami zgłosili się na policję. Sprawcy są podejrzani o usiłowanie zabójstwa. Policja poszukuje świadków ataku. Jak podkreśla gazeta Berliner Morgenpost, policja tym razem bardzo szybko doprowadziła do upublicznienia materiału z kamery. Zazwyczaj procedura ta trwa nawet kilka miesięcy.
W Rosji wydano zakaz lotu samolotów Tu-154 znajdujących się w gestii resortów siłowych. Chodzi o modyfikacje Tu-154B2, które nie są wykorzystywane w cywilnym lotnictwie. Zakaz ma obowiązywać do wyjaśnienia przyczyn katastrofy maszyny tego typu, która spadła przedwczoraj do Morza Czarnego. Przypomnijmy, zginęły 92 osoby, w tym artyści chóru Aleksandrowa. W miejscu katastrofy niedaleko Soczi nadal trwa akcja poszukiwawcza. Nad ranem odnaleziono czarną skrzynkę samolotu. To najważniejszy rejestrator, który zapisuje parametry lotu. Odczytanie tej czarnej skrzynki pomoże wyjaśnić przyczynę tragedii. Na odnalezionych dotąd ciałach ofiar i fragmentach maszyny nie znaleziono śladów materiałów wybuchowych, podała agencja Interfax. Hipotezy wysuwane przez rosyjskie media koncentrują się na nagłej utracie mocy silników samolotu. Eksperci twierdzą, że mogło to być spowodowane kilkoma przyczynami. Chodzi m.in. o przeciążenie samolotu, złą jakość paliwa, usterkę techniczną, dostanie się obcych ciał, np. ptaków do silników maszyny, czy błąd pilota polegający na zbyt szybkiej próbie nabrania wysokości. Gazeta Komersant pisze, że funkcjonariusz Straży Granicznej, będący na łodzi patrolowej, widział, jak samolot zamiast nabierać wysokości spadał do morza z uniesionym do góry przodem kadłuba i opuszczoną do dołu częścią ogonową. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Premier Japonii z historyczną wizytą na Hawajach. Wraz z amerykańskim prezydentem Barackiem Obamą Shinzo Abe ma upamiętnić ofiary japońskiego ataku na Pearl Harbor sprzed 75 lat. Przed wizytą w Pearl Harbor premier Japonii złożył kwiaty na cmentarzu, gdzie spoczywają amerykańscy weterani wojenni, a także przed pomnikiem upamiętniającym członków załogi japońskiego kutra szkoleniowego, którzy w 2001 roku zginęli podczas incydentu z udziałem amerykańskiego okrętu podwodnego. Najważniejszy punkt programu jego wizyty na Hawajach to spotkanie z ustępującym z urzędu prezydentem USA Barackiem Obamą i wspólna wizyta w miejscu pamięci poświęconym ofiarom amerykańskiego ataku na Pearl Harbor. To pierwsza w historii wizyta urzędującego szefa japońskiego rządu w tym miejscu. Jak informowały wcześniej japońskie media, w miejscu trudnej historii Japonii i USA nie padną słowa przeprosin. Szef japońskiego rządu oddać ma hołd ofiarom ataku na Pearl Harbor. To kolejny historyczny moment zbliżenia Stanów Zjednoczonych i Japonii. Kilka miesięcy temu prezydent Barack Obama jako pierwszy urzędujący prezydent USA odwiedził Hiroshima, zniszczoną w 1945 roku przez amerykańską bombę atomową. Tajwańskie Ministerstwo Obrony protestuje wobec ostatnich manewrów chińskiej marynarki wojennej. Pływające pod banderą Chin statki miały okrążyć wyspę, poruszając się na międzynarodowych wodach. Stosunki po obydwu stronach cieśniny tajwańskiej pogorszyła rozmowa telefoniczna amerykańskiego prezydenta elekta Donalda Trumpa z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. Władze w Pekinie krytycznie oceniły to posunięcie, grożąc pogorszeniem relacji z Waszyngtonem. W weekend na wodach położonych w pobliżu Tajwanu znalazła się flotylla statków, którym przewodził chiński lotniskowiec Liao Ning. Pekin mówi o rutynowych manewrach. Ten krok został negatywnie odebrany przez władze w Tajpej. Tajwański minister obrony stwierdził dziś, że z dnia na dzień wzrasta zagrożenie ze strony wrogów Tajwanu, biorące udział w manewrach Liao Ning. To pierwszy i jak dotąd jedyny chiński lotniskowiec. To jednostka, która powstała jeszcze w Związku Radzieckim, a po zakupie przez Chiny została rozbudowana i unowocześniona. W tym miesiącu doszło także do manewrów chińskiego lotnictwa nad akwenami mórz południowochińskiego i wschodniochińskiego. Obydwa obszary stanowią przedmiot sporów terytorialnych wielu państw, w tym Tajwanu i Japonii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Można pomóc w odbudowie szkoły w mieście Malula na zachodzie Syrii. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie rozprowadza rysunki wykonane przez syryjskie dzieci, a dochód ze sprzedaży tych prac zostanie przeznaczony właśnie na ten cel. Szkoła została zniszczona w czasie wojny. Terroryści podłożyli pod jej konstrukcję materiały wybuchowe, a następnie je zdetonowali. Mieszkańcy chcą ją odbudować, tak jak inne budynki w mieście. Abdohadab, Syryjczyk, który pomaga w pracach rekonstrukcyjnych, powiedział, że większość pomieszczeń szkoły nie ma sufitów. Ta szkoła została wybudowana w 1850 roku. Uczyli się w niej wszyscy w Maluli. Całkiem duża szkoła z 10 klasami, kościołem, boiskiem. Kompletnie zniszczyli szkołę i kościół. Podłożyli ogień w klasach. Terroryści podłożyli materiały wybuchowe pod dwa filary szkoły. Blisko
1000 prac syryjskich dzieci trafiło do Polski i są rozprowadzane przez pomoc Kościołowi w potrzebie w zamian za ofiarę na odbudowę szkoły w Maluli. Mali Syryjczycy, chrześcijanie i muzułmanie wykonali łącznie około 1 000 000 rysunków. Przedstawiają one głównie wojnę, uzbrojonych żołnierzy, broni, syryjskie flagi, ale też gołębia jako symbol pokoju. Na niektórych rysunkach są napisy z prośbami o modlitwę i pokój. Prace zostały przekazane najważniejszym przedstawicielom Unii Europejskiej i ONZ w październiku. Mają wspólne przesłanie, prośbę o pomoc w przywróceniu pokoju w Syrii. Herody, kolędnicy z gwiazdą czy krakowskie wesele to polskie tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Podtrzymują je członkinie zespołu Podlasianki z Mordów w województwie mazowieckim. Założony przez Irenę Ostaszyk, zespół działa od 1984 roku. Jak świecili z Jezuskiem, z Dzieciątkiem, święty Józef, czy gwiazda, czy takie jeszcze inne bociani, czy przebierała jakaś na różnych diabłów. Cyganką była i diabłem była. Wylatowało się na drugim wygieniu i łapało się za deski. Leciło się deski, to teraz za mąż wychodziły, deski się złapało. Kolędowanie oznacza głoszenie dobrej nowiny o narodzeniu Jezusa. Rozpoczyna się w drugi dzień świąt i kończy 6 stycznia w uroczystość Trzech Króli. W całym kraju dziś silny wiatr, porywy mogą dochodzić do 80 km na godzinę, a nad samym morzem nawet do 120 km na godzinę. Poza tym za sprawą opadów wszędzie będzie mokro i ślisko. Na zachodzie i Pomorzu przelotny deszcz, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 stopni na wschodzie do 6 lokalnie na zachodzie i nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat od 0 do 2 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na produkty RTV, małe i duże AGD oraz sprzęt komputerowy otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt.pl. Wczoraj był udany wieczór, a dziś... Kac. Co zrobić? Najlepiej sięgnij po nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton w pełni rozwiązuje problem kaca. Riposton. Prawdziwa ripostona kaca. Dostępny w aptekach. To była reklama. Prawie 16 minut po godzinie 12 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest wtorek, 27 dzień grudnia. Jakub Kukla, witam i zapraszam do godziny 14. Polskie Radio 24. Magazyn samorządowy. Połamane drzewa, uszkodzone dachy, samochody i sieć trakcyjna na kolei. Nad Polską przechodzi orkan Barbara. A naszym gościem jest Małgorzata Tomczuk, synoptyk dyżurny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak długo Barbara będzie jeszcze nas nękać? Wiatr związany z głębokim niżem, który jest nazwany przez służby niemieckie Barbarą, wędrował wczoraj od Morza Norweskiego przez Skandynawię, Bałtyk i teraz już przemieszcza się w kierunku Białorusi. On nie przechodził bezpośrednio nad Polską, ale my doświadczyliśmy skutków wiatru, który był związany i jest nadal związany z tym niżem. I teraz już sytuacja ulega zdecydowanej poprawie. Jakie są najbliższe prognozy dla Polski? Wiatr powoli słabnie, porywy są coraz mniejsze. Jeszcze rano na wybrzeżu i w głębi kraju notowano porywy do 80-85 km na godzinę. Teraz te porywy już lokują się około 70 km na godzinę i jest tendencja do słabnięcia wiatru. Czyli możemy założyć, że najtrudniejsze momenty już za nami. Tak, tak. Noc i pierwsza część dnia to były te najsilniejsze porywy i teraz powinno być coraz lepiej. Gdzie sytuacja była najgorsza, najtrudniejsza, najbardziej wymagająca? Najsilniejsze porywy zanotowano na wybrzeżu. Tam one dochodziły. Także trzeba iść do dziecka, proszę Państwa, bo na godzinę. Starym, jak to się mówi, pokręciło się w głowach. Miało na to, także dziecko mądrzejsze od ludzi. Proszę Państwa, dorosłych, pierwsze myśli, nieskażone myśli, nieskażone poglądy, no z czynami to może różnie jest. To jest ta jedna z nazw lokalnych na niż. Głęboki niż powstaje przez zafalowanie prądu, to jest taka najprostsza cyklogeneza i pod wpływem różnych sprzyjających warunków ten niż się pogłębia.
i przy bardzo głębokich niżach nadawane im są nazwy właśnie orkan, czy cyklon, czy tajfun, w zależności od części świata, nad którą taki niż przechodzi. My w Polsce po prostu mówimy niż, to jest taka europejska raczej nazwa. Małgorzata Tomczuk, synoptyk dyżurny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, oczywiście do tego tematu. Do wichur szalejących nad Polską będziemy wracać przez cały dzień. W naszym studiu rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Paweł Frontczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dane zmieniają się w zasadzie z godziny na godzinę. Jeszcze około godziny 8 mówiło się o ponad 1100 interwencjach strażaków. Teraz, kilka godzin później, mówi się już o około 1500 interwencji. Tak, to jest prawie tyle interwencji, gdzie do godziny 12 odnotowaliśmy. Praktycznie z godziny na godzinę ten bilans rośnie. Na szczęście nie ma ofiar, są dwie osoby lekko poszkodowane w województwie wielkopolskim. Na samochód, którym te osoby podróżowały, w okolicach Poznania przewróciło się drzewo. Natomiast na szczęście te obrażenia są niegroźne. Natomiast ta liczba interwencji świadczy o dynamice przechodzenia tego frontu atmosferycznego przez Polskę. Najwięcej interwencji do tej pory, zresztą zgodnie z zapowiedziami i ostrzeżeniami synoptyków, odnotowano w województwie zachodniopomorskim. Tam prawie 350 razy od wczoraj do godziny 12. Dzisiaj w południe strażacy wyjeżdżali. Natomiast również prawie 200 razy to województwo mazowieckie, kujawsko-pomorskie, a także około 175 razy w województwie pomorskim. Także to nie tylko województwa północne, ale również i dużo województw centralnych, województw zachodnich. Oczywiście ta największa siła wiatru, w porywach dochodząca prędkość do nawet 120-110 km na godzinę, występowała i jeszcze miejscami występuje, chociaż to jest coraz słabszy wiatr, na północy Polski. Nasze interwencje to przede wszystkim usuwanie tysięcy. Radio kończy, TOK FM, Euro kończy, ta Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Najlepiej to być niemowlakiem czy dzieckiem takim nieskażonym, bo ludzie są skażeni. W całej Polsce to również pomoc w niektórych sytuacjach w służbom energetycznym, bo wichura zrywała i zrywa wiele linii energetycznych, a także uszkadza stacje transformatorowe. Znaczy, że idzie tysiące mieszkańców. Dokładnie. Natomiast jeszcze kończąc moją myśl związaną z pracą moich kolegów o wielkości, skali, tutaj jeśli chodzi o tę operację ratowniczą związaną z usuwaniem skutków wichury, nie świadczy fakt, że od wczoraj w całej Polsce usuwa skutki tej wichury, orkanu Barbara, prawie 8 tysięcy strażaków Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej. To prawie 1650 samochodów, które są działania zaangażowane w obrotnym sprzęcie. Natomiast dynamika ta, o której mówię, jeszcze bardziej się tutaj przekłada i pokazują dane, chociaż jeśli chodzi o odchodzenia i zadanie linii energetycznych, to ma odzwierciedlenie lotniczka w minionym roku przyjechała do USA na kilkunastomiesięczne szkolenie. Co potem miała wrócić do domu? Zamiast tego, jak na Wall Street Journal wyznała, że odkąd zyskała sławę, dostaje pogróżki, bo częściej rodaków, w tym także rodzina, uważa, że pracą pilota zhańbiła siebie i kraj. Teraz to wszystko. Kolejne informacje do KFM o 12.40. Natomiast dane, które mówią przed wejściem do studia, niestety ta liczba rośnie praktycznie, bo można powiedzieć, że jest prawie 100 tysięcy, to jest 98,5 tysiąca w skali całego kraju. Natomiast poprawia się niestety sytuacja w województwie zachodniopomorskim, pogarsza na Mazowszu i pogorszyła się w województwie pomorskim, gdzie w tej chwili ponad 22,5 tysiąca gospodarstw domowych jest pozbawionych energii elektrycznej. Energetycy starają się przywracać. Jeśli chodzi o województwo pomorskie, tutaj głównie okolice Butowa i Słupska, tutaj największe wyłączeń jest. Natomiast no, miejmy nadzieję, że tutaj te zapowiedzi synoptyków przyniosą przede wszystkim poprawę pogody i ten wiatr będzie miał coraz mniejszą siłę, co w związku z tym będzie można przywracać ten stan przed nadejściem orkanu na obszar.
Wspomniał pan, że ofiar na szczęście nie ma. Są za to zerwane dachy, połamane drzewa, uszkodzone samochody, sieć trakcyjna. Strażacy pomagają usuwać m.in. połamane drzewa, czy zabezpieczać uszkodzone dachy. Myśli pan, że ten najgorszy moment już za nami? Sądzę, że może, jeśli chodzi o porywy wiatru, tak. Natomiast biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń, cały czas ten katalog się zwiększa. Sądzę, że o tym bilansie będziemy mogli powiedzieć dopiero jutro rano. Ja sądzę, że w wielu miejscach jest sporo takich miejsc, gdzie w dalszym ciągu wiatr wyrządził określone szkody. Natomiast tam jeszcze nie dotarliśmy. Wiadomo, że przede wszystkim priorytetą jest pomoc ludziom. Tam doliczamy, gdzie jest bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzi. Oczywiście sądzę, że tutaj z tego co widać w dalszym ciągu ten największy wzrost jest w tych czterech województwach, które wymieniłem, na Pomorzu Zachodnim, na Mazowszu, na Kujawach i Pomorzu. I na Pomorzu chociaż te wyłączenia prądu i zarazem usuwanie skutków, jeśli chodzi o to, co jest po naszej stronie, dotyczy również i województw zachodnich, centralnych i zarazem wschodnich, a także północno-wschodnich, chociażby mam na myśli tutaj województwo warmińsko-mazurskie, czy też województwo podlaskie. Nie mówię o liczbie uszkodzonych czy też zniszczonych samochodów, natomiast po raz kolejny tutaj w rozmowie z panem podkreślę, że to nie są zjawiska nadzwyczajne. Te zjawiska występowały, występują i będą występować. Oczywiście nie czas i miejsce dyskutowania, czy jest to kwestia związana ze zmianą klimatu. Natomiast patrząc na dane na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Polsce, sądzę, że na pewno tak.